Witam, Ukraina ponawia ataki na całej praktycznie długości frontu, mimo tego nigdzie nie udało się jej przełamać linii. Ataki rakietowe Rosjan na tę chwilę zmniejszyły swoją intensywność. Ukraina zapowiada oczywiście odwet, pierwsze rakiety spadły na obwód Dwa 2000 mieszkańców jest bez prądu. Elon Musk wstrzymał przekazywanie sygnału przez system satelitarny Stadling. Departament Obrony miał podobno nie zapłacić należnej sumy pieniędzy, a po ostatnim konflikcie z władzami ukraińskimi na Twitterze, którego zresztą zamiesza kupić, zdecydował zaprzestać świadczenia tej usługi za darmo. Stadling dostarcza większość internetu na Ukrainie, dodatkowo jest również i w sumie przede wszystkim Używane do komunikacji w wojsku ukraińskim, jest to więc dosyć duży cios dla kraju. Cóż, ja sam fanem maska nie jestem, ale on nic Ukrainie winny nie jest. Darowanemu koniowi się w nie zagląda. Jeżeli on dostarcza tak ważną usługę za darmo, to Ukraińcy powinni siedzieć cicho i mu codziennie dziękować, a nie jeszcze go obrażają. Zresztą nie sądzę, by była to tylko kwestia jego ego, ale on od jakiegoś czasu się zaczął działać politycznie po stronie Republikanów, a w listopadzie mamy przecież wybory do Kongresu. Sami Amerykanie się tak bardzo tą wojną nie przejmują to jest dla nich drugi koniec świata. Cały projekt ukraiński to nie jest w oczach tamtejszych wyborców jakaś racja stanu. Tylko dziecko jastrzębiego skrzydła partii demokratycznej, tak zwanych neokonserwatystów. A więc wykorzystanie tego do celu wewnętrznych politycznych rozgrywek jest więcej niż pewne. A Jeśli teraz przed wyborami Ukraina odniesie jakąś większą porażkę, to może to zdecydowanie obniżyć i tak nie najlepsze w tej chwili poparcie demokratów w społeczeństwie amerykańskim. Białoruś ogłosiła na terenie kraju operację antyterrorystyczną. Daje to większe uprawnienia służbom i może posłużyć do eskalacji i wciągnięcia Białorusi w tę wojnę. W samej Rosji, jak i na Białorusi, działa oczywiście wywiad. Mamy tam różne organizacje antywojenne, uszkadzające tory, podpalające budynki służb itd. Zamieszanie w kraju na pewno jest Zachodowi na rękę. Poza tym, taka operacja to jest dobra okazja, by pozbyć się wszystkich opozycjonistów, bo czemu i nie? Oczywiście takie operacje jak i tworzenie wspólnych armii jeszcze bardziej zacieśnia kontrolę rosyjską nad Białorusią. W zasadzie jedynym czynnikiem uniemożliwiającym integrację Rosji z Białorusią jest to, że tytuł gubernatora jest dla Łukaszenki mniej prestiżowy niż prezydenta. Po zrobieniu tej wielkiej czystki z Białorusi prawdopodobnie ruszy kolejna rosyjska ofensywa. Na front docierają już pierwsi poborowi i jeden z generałów odpowiedzialny za mobilizację w obwodzie Chalabińskim został już wyrzucony za niewystarczające przygotowanie nowych żołnierzy. Przebiegający niedaleko Krymu gazociąg TurkStream został zaatakowany, jednak jakimś cudem nie jest on uszkodzony. Nord Stream ropociąg przejaźni teraz TurkStream, coś dużo uszkodzeń tego typu infrastruktury ostatnio. Jeśli... Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym konflikcie, zapraszam na moje pozostałe filmy z cyklu wojny na Ukrainie. Jeśli są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są ważne. Dziękuję.